Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K25 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli nasz pierwszy mecz gwiazd w karierze. W poprzednim odcinku mieliśmy nasz pierwszy Rising Stars game w karierze, no i on poszedł nam niesamowicie, bo w tym meczu zanotowaliśmy 48 punktów, 10 zbiórek, 16 asyst, czy ogólnie triple-double i do tego wygraliśmy to spotkanie, więc naprawdę niesamowity występ. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj w meczu gwiazd. Wiadomo, że w meczu gwiazd nie będziemy pełnili dużej roli, no bo tutaj pełniliśmy rolę na pewno dość dużą w takim meczu. Tak tutaj, no to wątpię, że będziemy jakoś właśnie dużą rolę pełnili. A i tak zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Free point contest, jak widać, tutaj mamy te osoby. Kto wygra, nie mam pojęcia. Dame jest najlepszym shooterem z tych, więc dawałbym na Dame, mam swój typ. Slam dunk contest, nie wiem. Dałbym na Sharpa. Zobaczymy w sumie. A i tak przejdźmy właśnie do All Star Game, tak jest. Seem to event, tak jest. Tak, no bo nie będziemy tam, więc i tak nie ma co. Free point contest. Nie wiadomo, kto wygrał, w sumie chyba nie dowiemy się. Ale to nic. Najważniejsze właśnie, że będziemy mieli teraz ten mecz gwiazd, na który już powinniśmy być teraz gotowi. Czy mam tutaj właśnie, tak, mam już mecz gwiazd, a więc my jesteśmy w Team East. Więc w miarę znamy, jakich tutaj kolegów, możemy mieć z zespołu. Jest Jaylen Brown, jest Haliburton, jest Young, jest Embiid, jest Tatum, jest Giannis, jest Brunson między innymi. Mamy też tutaj Adebayo, Butlera, Paula George'a, Damiena Lillarda i też innych pewnych zawodników, których jeszcze nie widzieliśmy. Ciekawe jestem, czemu mam takie jakby żółte, może powiedzieć, jakby te skarpety. To mi tak troszkę nie pasuje, bym powiedział. Gdzie to mogę zmienić? On court chyba to jest. On court? Tak mi pokazuje? Coś takiego? To nie jest on court, więc ja nie wiem. To jest niby on court mój? Nie wiem. Czy po prostu może przez to, że to jest All Star Game, to mi to jakoś tak źle pokazuje. Jak tutaj zobaczę. No właśnie nie wiem, czemu mi tak pokazuje się. Nie wiem, prawda? Ja bym dał equip. Jak to wygląda? No nie wiem, w sumie. Nie wiem właśnie, czemu mam takie. Bo inni nie mam takich właśnie. Mam takie żółte. Nie wiem w sumie czemu. A dobra, już nieważne. Nieważne, już mniejsza o to. Tylko może zmienimy sobie właśnie buty, bo w sumie wolałbym zagrać. Możemy zagrać w tych samych, które graliśmy przedtem, czyli w Air Jordanach 1. Myślę, że możemy zagrać. Czy właśnie no, pokazują wam takie coś, jakby jak ta on court, więc nie wiem czemu, ale tak jest. No ale to nic. Więc to nic nie zmienię zbytnio. Czy to daje equip, czy nie. No to i tak to się nie zmienia za dużo, więc jesteśmy gotowi. Myślę, że jesteśmy gotowi na pierwszy All-Star Game w karierze i zobaczymy, ile minut dostaniemy, jak będziemy mogli grać, jak damy radę dobrze zagrać w te minuty, co dostaniemy tutaj. Zobaczymy, jak ten mecz będzie przebiegał. Bo w poprzednim meczu, tym Rising Stars, graliśmy bardzo dużo. Tutaj jednak, no w sumie z drugiej strony ja będę starterem, nie mogę o tym zapominać, bo pomimo, że jesteśmy rookiem, to jednak i tak jesteśmy starterem. Więc to na pewno też nie mogę o tym zapominać. A więc Giannis, Embiid, Brown, ja i Brunson pewnie zakładam. Ale no nie, jest Haliburton. Czyli Tatum na przykład jest, nie jest starterem. To dość szalone dla mnie, ukrywam. Jak tak sobie myślę. Jaylen Brown naprzeciwko LeBrona. Jaylen Brown. Świetnie. LeBrona przestawić tak to nie było na pewno nic prostego, ale to zrobił. My będziemy kryli lukę, no to nie będzie ciekawie. Jest głębiej tutaj, więc jeden zawodnik oczywiście, z którym się spotkam też. Choć nie wiem, w sumie Chet Holmgren może też będzie. Na ławce przed, nie wiem. Jokić kontra Embiid. I Jokić nie trafia, ale zbiera i tym razem już trafia, więc za drugim razem mu się udało. Tyrese Haliburton, wejście pod kosz, step back, trójka, trafia. Pięknie Tyrese, a nie, to jednak było za dwa punkty. Myślę, że on chciał za trzy, ale jakoś tak po prostu nie dał rady być za linią jednak. LeBron kontra Brown, ma size advantage. Ale w tym momencie nie trafia, Embiid zbiera. Oj, potem po prostu w ręce LeBrona. Chciałem tutaj zdobyć punkty, ale zatrzymałem się i tata właśnie chciałem do kogoś podać. Ta piłka wybita, ale nie udało się nic zrobić. Luka trójka nie trafił tą trójkę. Embiid pod koszem i to jest wsad, pięknie. W ogóle taki duet Wemby i Jokic naprawdę mają świetny duet na zachodzie, że właśnie grają tymi dwoma od razu, bo myślałem, że jak będzie Wemby grał, to że będzie jako rezerwowy grał, a jednak po prostu grałem go jako power forwarda.
Jokić trójka. Nie trafił, ale Luka mnie przepchał akurat. I trafił. Nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe, naprawdę, to było strasznie łatwo, jak mnie przepchał i nie miałem to już potem nic do powiedzenia, on sobie łatwo trafił. Pierwsze nasze punkty, nie, niestety ten wjazd się nie udał, ale jeszcze mam piłkę, a Embiid też nie trafia, niestety. Trzej. Luka, za dwa chyba to było, tak jest, za dwa punkty. Chciałem sprawdzić, zrobić jakąś akcję. Może być Embiid w sumie. Chciałem to wykończyć, no nie udało się. Dobrze mi tutaj kryli, bo ani mnie, ani Embiida jakoś tak łatwo nie zostawili. I nie ukrywam, że no liczę, że będzie to lepiej dla nas wyglądało, że ktoś będzie bardziej tak otwarty. Czy to ja, czy to właśnie Embiid na rzut. Sprawiałbym potem z Janisem jeszcze zrobić w sumie pick and rolla, bo on byłby groźniejszy, myślę, że bronią dla nas. W takim właśnie pick and rollu. Shea pewnie trafi dwa razy, no tak jest. Shea i rzut osobisty, to wiadomo, że nie będzie się zbytnio często mylił. Nasz zespół bierze pierwszy time w tym spotkaniu. Zakładam, że tak samo jak Rising Stars, trenerami jest Thibodeau i Kidd, bo Kidd tam jest na pewno. Więc no nie wiem, czy właśnie może po prostu sami są trenerzy, czy coś się zmieniło, nie wiem. Właśnie nie wiem czemu jakby... A dobra. W sumie dobra, ale i tak właśnie troszeczkę to jest... A to nie tak to miało wyglądać. Właśnie nie wiem czemu wzięcie screena od kogoś innego jest troszkę bardziej skomplikowane, a my very late. No ja nie wiem, timing tych kontakt dunków jest tragiczny. Bo normalnie jak dostanę dostanę albo early, albo late. No nie wiem, prawda, jakim cudem ja. Tym razem właśnie troszkę dłużej, żeby na pewno to nie było early, jak przedtem miałem, ale teraz było late kompletnie. Więc ja nie naprawdę nie ogarniam. LeBron trójka. Trafia. Nie wiem, naprawdę, te kontakt dunki właśnie są okropne przez ten timing. To już tutaj mam Janisa blisko, więc możemy od niego zrobić screena. Faul jest, no, 3-4 zawodnik. Chyba wszyscy oprócz trzeba i tutaj przy mnie i to Wemby mnie fauluje. Myślę, że jednak jak wsady mam jakieś robić, to to nie będą kontakt dunki, bo po prostu nie ma sensu. Skoro i tak te kontakt dunki, no właśnie, są jakie są niestety. Więc pewnie nie będę tych kontakt dunków robił, bo to się nie opłaca. I tak jak trzymam przed kwadrat, to i tak zawodnik sam z siebie umie zrobić fajne nawet wsady. Bo to jest właśnie mecz gwiazd, więc wiadomo, takie są specjalne animacje. Luka nie trafia, ale dobija to. No nie mogę z nim wygrać tutaj, naprawdę. Jak się uda go zmusić do pomyłki, że nie trafia, to potem i tak tą piłkę zgarnie. No i to jest tragiczne. Teraz pierwsze nasze punkty z gry, tak jest. LeBron screen od Wembiego, to jest ciekawe też duet LeBron i Wemby. I LeBron trafia tą trójkę. Niestety LeBron naprawdę wygląda bardzo dobrze od początku. Czyli LeBron, zrobiłem mu świetna screena. Oddaję na piłkę, Janis. Janis pod kosz, Janis. Poduje. Luka był sfaurowany przeze mnie. Ciężko się gra na tych zawodników, bo to są sami ciężcy zawodnicy do krycia i właśnie jak oni grają, jakby to był normalny mecz, to właśnie nie jest łatwo. Aby to taki luźniejsza bardziej atmosfera tej gry, no to byłoby jeszcze fajnie, a tak to jest ciężko. Trójka. Nie trafiamy, to było late. Anton Edwards, dobrze tą piłkę, ale i tak, piłka jest ich. Jokić trójka, nie trafia. Embiid, ciężki rzut. Tak na razie nasz shot selection jest dość okropny w ataku, prawda? Jak próbujemy cokolwiek rzucić, to naprawdę wygląda, połowa tych rzutów wygląda okropnie. Kolejny mismatcha, bo nie mają, a oni właśnie sobie za chwilę łapy mismatchapy. Jokić. Zablokowałem przez Embiida. Janis. Janis. Zrobię pick and roll z Embiidem. Może teraz będzie lepszy znacznie.
Jest Jokic przy mnie, ale dobra, sfaulował. Przez chwilę myślałem, że ma czysty blok. I trafimy tutaj dwa rzuty. U nas jeszcze ani... A nie, no nie, jest jedna zmiana. Jest Bam Adebayo za Joela Embiida. LeBron naprzeciwko Browna oddaje do Wembiego. Wembie przeciwko Janisa to myślę, że jest najciekawszy matchup potencjalnie z tych wszystkich, które mamy na obecną chwilę na parkiecie. I Wemby będzie musiał rzucać trójkę albo poda do LeBrona, który jednym ruchem prawie to zrobił. Ale za ofensywna zbiórka, czy my naprawdę... Ile oni mają już ofensywnych zbiórek? My mamy ofensywnych zbiórek, no jedno mam ja. A oni mają już... Jokic jedna, LeBron jedna, no i mają już cztery ofensywne zbiórki. Więc właśnie no to naprawdę nie jest fajne widzieć, ile oni ofensywnie zbierają więcej. Usiądziemy sobie na ławce. Wrócimy do gry przy wyniku 35-22 dla nich. No tutaj myślę, że nie będzie żadnego comebacku w naszym wykonaniu. Tylko po prostu oni są mocniejsi i oni wygrają. Paul George, Trae Young, Janis i Embiid na parkiecie razem ze mną. Steph, trójka. Nie trafił jednak. Mamy naszą drugą zbiórkę. Trae. Podanie, dobre, jestem przed Stephem. Ale i tak, zdołaliśmy jakimś cudem to spudłować. Nie wiem czemu naprawdę mam jakbym miał większą częstotliwość pudłowania w tym meczu niż w normalnym meczu. A to nie jest tak, że jestem przy jakichś świetnych obrońcach. Na przykład Steph to nie jest jakiś świetny obrońca, który powinien sprawiać, że moje wykańczenie będzie dużo cięższe pod koszem. Kawhi musi rzucać, Kawhi rzuca, Kawhi nie trafia, Young zbiera. Janis. Trae Young. Może powinienem to wycofać, no bo jednak po co się pchać na dużych zawodników pod koszem? Nie wiem. Anton Edwards. Pół dystans. Nie trafi tutaj. Embiid zbiera. Paul George. Paul George step back. Podaje do mnie. Nasze pick and roll właśnie na razie jeszcze tak super nie działają. A teraz jesteśmy pod koszem. Jokic się zamienia w bestii do blokowania nagle. Bo to jest kolejna świetna jego defensywa. Kyrie od razu catch and shoot i trafił. Dałem mu miejsce i niestety od razu to wykorzystał. Nie spodziewałem się, że w ogóle właśnie będzie od razu takiego catch and shoota próbował. Trae Young. Udało się zatrzymać Stefa. Trae Young ma dużo miejsca tą trójkę. Ale poduje niestety, a Trae Young, no, bardzo taka trójka byłaby potrzebna, tym bardziej, że on umie takie trójki rzucić. Uwaga na podanie do Jokicia, Kawhi pod koszem. And one, niestety and one. Kawhi się myli. Trae. Podaj do mnie, liczyłem na to, nie udało się. Zobaczymy na offensive 3 second violation. Trae Young nie trafił przeciwko Stefa. Mówiłem o tym właśnie już. Nasze shot selection jest fatalne. Nasza drużyna właśnie masz zły bardzo shot selection, a to jest wsad. Pięknie. No przynajmniej jeden wsad mamy. Zawsze to coś. Wolę mieć, no nie wiem w sumie, szczerze wolę mieć na przykład, nie wiem, wiele niesamowitych wsadów, na przykład, niż wygrać mecz w meczu gwiazd, bo to jest mecz gwiazd, to nie jest mecz jakiś normalny. W sezonie zasadniczym wiadomo, że wolę wygrać niż mieć jakieś efektowne wsady. Tutaj wolę jednak mieć bardziej efektowne, bo to jest właśnie jeden tylko taki w roku event oczywiście. Shay jeszcze się utrzymał tam, jeszcze jakimś cudem dał radę nie wyjść za parkiet, nie wyjść znaczy za linię, trzeba depnąć na tą linię. I 42-28 teraz dla nich. My bierzemy trzeci timeout, oni jeszcze nie brali ani jednego. Dobre podanie i to niestety jest taki prosty wsad, szkoda, ale nie mogę właśnie kontrolować dokładnie tych animacji.
strzaj, pół dystans, nie trafi. Szansa dla nas ponownie, ale jest tutaj Kawhi, który nas dosłownie zahamował od razu. Myślałem, że Janis będzie i że on tą piłkę zgarnie jeszcze, ale niestety nie. Jokić, Embiid po prostu stał w pierwszym miejscu, a on sobie wokół niego obrócił się i Embiid sobie stał w miejscu dalej. Ale aha, no właśnie. Rzuciłem alley-oopa do Janisa, ale czemu Janis poszedł do narożnika w takiej akcji? Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem i nie zrozumiem. Czemu on po pick and roll poszedł do narożnika? Po co niby? Naprawdę nie rozumiem. Ale był shooter, też bym zrozumiał. Paul George teraz kontra Shea, Shea trafia. Dobra, podanie do nas i to będzie łatwy layup i kolejny punkt dla nas. Jeszcze nie dostanie screena. Kawhi rzuca i Kawhi nie trafił. Paul George ma piłkę. Podajmy do Janisa może drugą stronę. Janis może do nas i to będzie kolejny wsad punktów, nie punktów, a faulu nie ma tutaj od Shea, ale trafiamy ponownie. LeBron będzie wracał na parkiet za chwilkę, a my mamy illegal screena Jokicia. Myślałem, że wiesz, że mi gwizdnął jakiś faul, że ja niby go jakoś popchnąłem czy coś, ale jednak nie, to był illegal screen. Dame Lillard pojawia się na parkiecie, jak go jeszcze nie mieliśmy. Jalen Brown. Jalen Brown pod kosz, podaj do nas. Trójka. Late. Piłka ich niestety. Very late na to było w sumie. Trzej trójka trafił. Jalen Brown. Chciałem, żebyś to Dame spróbował, naprawdę. Ale nie właśnie. Chciałem, żeby on spróbował, ale nie trójkę. A my nie trafimy tej trójki w ogóle. W meczu Rookies kontra Southport, Rising Stars ogólnie. Jedną próbę miałem i trafiłem. A tutaj nie mogę nic trafić. Janis. Kontra LeBron, faul jest. Tak jest, LeBron fauluje pierwszy raz w tym meczu. Janis nie trafia, ale nie jest dla mnie oczywiście jakiś duży szok. Wiadomo, że Janis nie jest dobrym free throw shooterem. Po pierwszej połowie mamy 63-34 dla mnie. Ja takiej różnicy to się nie spodziewałem. No ale tak to wygląda. Zobaczymy, co w drugiej połowie się wydarzy. Nie wiem, szkoda naprawdę, bardzo mi po prostu tego szkoda, jak bardzo te mecze wyglądają po prostu tak nic nie różniąco się od meczów normalnych, jakby naprawdę. W rzeczywistości, jak wiesz mecz gwiazd, to widzisz, że jest różnica. Tutaj nie widzę żadnej różnicy, że to jest mecz gwiazd względem przed meczu sezonu zasadniczego i to jest takie głupie, naprawdę. To jest głupie, ale to się nie zmieni niestety, bo jak przez tyle lat się to nie zmieniło, to czemu miałoby się nagle to zmienić, nie zmieni się to. Nie wiem, jak się tam są te slidery, które można pozmieniać, jakby samemu może to pozmieniać i fajnie byłaby na przykład, nie wiem, gra coś tam pomieszała z tymi sliderami, żeby no jakoś po prostu, nie wiem, tam ten mecz naprawdę nie był aż tak właśnie, jak tak po prostu nic nie różniąco się od meczu normalnego, bo naprawdę to nie jest aż tak ciekawe, jak właśnie oni tak ci rywale tak walczą, aby właśnie, abyśmy grali o mistrzostwo, zamiast po prostu na luzie, na spokojnie troszkę poczuć, że to jest mecz gwiazd i zagrać na spokojnie, ale nie, oni muszą właśnie, oni muszą tak grać w defensywie, w ofensywie, jakby to był tak niesamowicie ważny mecz dla nich. Embiid. To jest faul Embiidego. And one jeszcze Embiid sobie trafił. Ja też właśnie tam przy takich zawodników, nie wiem, czekałem, że to są kontuzje, ale nie widziałem chyba jeszcze na parkiecie przed u nich Jamoranta, bo nie widziałem na przykład. Nie wiem, może był jak ja nie byłem właśnie.
Tak sobie w miarę próbuję myśleć. O Tatuma właśnie ja nie widziałem, jak ja gram u nas w składzie. Widziałem Tatuma ani razu. Nie wiem, czy to jest aspekt kontuzji, bo to byłoby szalone, gdyby on był, ale nie grał. Chyba, że po prostu normalnie bawimy się jak w Team USA, gdzie to Steve Kerr nie grał Tatumem też na igrzyskach. Nie wiem właśnie, jak to wygląda. Mamy kolejne punkty. Chciałem jakiś właśnie lepszy punkt zdobyć, ale ciężko. Tam mówiłem, no nie ma odpuszczenia tutaj żadnego w ich wykonaniu. Cały czas ciężko zdobyć jakiekolwiek szanse. Dopiero tak późno zobaczyli, że ja jestem z Jokiciem. A ten Embiid przychodzi. LeBron nie trafił, Embiid zbiera. Jaylen Brown. Ciężki rzut. Chciałem, ponownie jakby próbowałem jakoś znaleźć sobie miejsce na alley-oopa, żeby poprosić o alley-oop, ale nie mogę tutaj znaleźć zbytnie miejsca, nie mam takiego właśnie miejsca łatwego. LeBron, dobrze go nie sfaulowałem jeszcze. Miałem podać do Janisa, ale normalnie przez chwilę było na nim, aby ten jakby to nazwać, ten znak, żeby nie znak, a ten cel, bo widać, aby to kółko wokół niego i właśnie chciałem podać, ale to kółko nagle się przemieściło na drugą stronę, na innego zawodnika i ta piłka przychodzi do kogoś innego i to właśnie niestety nie wyszło, głębiej trafi. Janis, alejup, a nie, tutaj chyba w ogóle chyba próba alejupu. LeBron do Luki. LeBron i Tyrese. Wembanyama za 3 punkty nie trafi, ale Jokić ofensywna zbiórka. I Luka Doncic, no to już teraz trójka będzie, tak jest. Tak długo nie będziemy oczywiście. Tak długo oni nie będą atakować bez punktów. Janis trójka, nie będzie jednak próbował. Teraz wejdzie pod kosz, to jest faul LeBrona. Więc jego drugi faul. Janis tym razem nie trafił. Właśnie to są te akcje, że normalnie jakby nie ma naprawdę ciekawych tutaj żadnych akcji i to nie jest naprawdę mecz gwiazd, to jest po prostu normalny mecz niestety i to nie jest żadne widowisko w tym meczu gwiazd, żadnych akcji ciekawych nie widzimy z obu stron. Ja próbuję, ale nie mam zbytnio miejsca na to, jakby ci zawodnicy nie kryli tak bardzo, jakby to było jakieś takie mega ważne, no to jeszcze mógłbym coś dać radę zrobić, ale właśnie nie jest zapewne łatwo. Janis z pół dystansu trafi. To jest faul Janisa, ale chciał wybić tą piłkę LeBronowi, ale mu się nie udało, jest drugi faul Janisa. Czy mam jakieś zmiany? Mamy jakieś chyba zmiany, ale nie widzę. Jest tam znaczy na ławce, tak widzę go, jest też Brunson, którego też nie widziałem w sumie razem, jakby nie graliśmy razem. A właśnie widzę, że i Brunson i Tatum tam są na ławce. No chciałem tam wejść pod koszem, ale już w pęcie siedzi siedzi Wemby, siedzi LeBron, więc nie ma sensu. A teraz może, no nie, mój zawodnik niestety robi layupa. Nie to chciałem zrobić. Nie to było w mojej głowie, żeby robić layupa jakiegoś. LeBron z pół dystansu nie trafi. Ja nie zbierze. Embiid. No, chciałem, ale nie uda się, ten alley-oop się nie uda. Może ja bym spróbował do kogoś, właśnie na przykład do Janisa, ale już do Janisa i no mamy, przynajmniej mamy jakąś efektowniejszą, bardziej akcję, jak, ale już przynajmniej cokolwiek, a nie właśnie oni, na przykład nasi rywale, no to nie wiem jaka jest najbardziej efektowna ich akcja, jaką zrobili, praktycznie zawsze to samo robią. Jokić kontra Embiid. I to jest ewidentny faul Embida. Nawet nie chciał go jakoś zbytnio kryć. Też właśnie to, ile rzutów osobistych mamy naprawdę, jakby nie jest to nie, w ogóle ciekawe. Jakby mecz gwiazd oglądał, to nie chciałbym oglądać tylu rzutów osobistych, no ale właśnie naprawdę jest to cały czas, żeby wymuszanie fauli, jakby to unormalny mecz, a i też jakby faulowanie.
To jest po prostu czasami puszczenie zawodnika. Ale i obda Embida, tak jest. No, tak wiem, ja chciałbym w miarę tutaj jakkolwiek to urozmaicić, jakiekolwiek bardziej efektowne akcje zrobić. LeBron kontra Paul George, teraz pod koszem. I LeBron trafił sobie, bez problemu. Trae Young za 3 punkty. Chciałem tutaj, myślałem właśnie na tym, że potencjalnie może wejść pod kosz i żeby mi potem potencjalnie podał, ale nie zdążyłem, bo i tak on już rzucał. Trzej. LeBron wejdzie pod kosz. Luka. Myślałem, że będzie rzucał przez chwilę, nie ukrywam. Jeszcze ta piłka mu praktycznie zgubił praktycznie tą piłkę, ale jeszcze ją dał radę zgarnąć, ale nie dał rady trafić. To będzie to defensywa, ale co mój zawodnik potem zrobił, to nie mam pojęcia. Mój zawodnik dosłownie złapał tą piłkę i ją wypuścił, tak to wyglądało. Nie wiem, to było dość dziwne. Alejup do Embida. Tak, kolejny jak mamy Alejupa. Daj nam gol, 10 asyst. No możliwe, że się uda. Jak jeszcze właśnie będziemy w stanie porozdawać kilka takich alejupów, to może i też damy radę zgarnąć te 10 asyst. Wemby trójka. Jak nie trafią, to myślałem, że zbiorą, bo tam Jokic był dobrze ustawiony. Alejup do nas i pięknie traj. Udało się zrobić alejupa. Super, tutaj właśnie widziałem tą szansę, że w miarę jest miejsce, ale nie widziałem, czy się czasem nie zatrzymał za chwilę na kimś wysoko wyrzucony i wykończony, ale jup, pięknie. No my przynajmniej tam mówiłem, no może i oni sobie wygrają, ale szczerze, niech biorą to zwycięstwo, ja wolę jakieś potencjalne, prawie to właśnie jakieś efektowne akcje rozegrać, niż właśnie to, co oni robią cały czas, no. Nie wiem, najciekawsza akcja, jaką oni zrobili, to nie wiem, co jest w sumie, nie ukrywam jakoś, nic mi nie zapada do głowy, co oni takiego najciekawszego zrobili. 10 trójek trafili więcej, więc jakby to nie jest free point contest, więc dla mnie trafianie trójek, jakiś właśnie takie normalne trafianie trójek nie jest w ogóle ciekawe. No naprawdę, jakbym chce sobie zobaczyć trafianie trójek, to albo bym sobie free point contesta zobaczył, albo bym sobie normalny mecz sezonu zasadniczego zobaczył. Przejdę do LeBrona. LeBron kontra Paul George. Świetny steal Embida i biegniemy naprzód. Poprosiłem alejupa, ale czemu nie? Jak ja nic chcę, to możesz sobie też wykończyć. Nie ma problemu. LeBron za 3 punkty i nie trafił. Denis, to niech Janis spróbuje. Przez chwilę mnie chyba podwajali tak w ogóle, naprawdę jakby, no nie wiem. Nie wiem, jakby ogólnie podwajanie w takich meczach, to nie, też jakby takie, nie wiem co oni naprawdę, po co oni podwajają naprawdę. Czy naprawdę oni nie wbiją na luz, no nie wiem. No jak to jest zbyt ważny mecz, kończymy możliwie, że nasz udział w tej trzeciej kwarcie, możliwie, że teraz zejdziemy. To jest Chase Center, czyli właśnie to jest potwierdzenie tego, że gramy w San Francisco w domu Warriors. Wrócimy sobie na czwartą kwartę. I mam tutaj 20 punktów straty. Będzie Brunson na parkiecie, więc pierwszy raz zagramy sobie z Brunsonem. Więc jedynie to chyba z Tatum'a nie zagrałem, z tych takich zawodników, których mamy w zespole. Janis trójka ponownie? Czemu nie? Druga trójka nie trafia, ale to nic. Powiem tak, trójka od Janisa to nie jest nic takiego jakby na przykład porównywalnego do tych zawodników, którzy normalnie rzucają trójki, więc aby dlatego taka trójka od Janisa to nie jest coś takiego aby normalnego i takiego może być nudnego jak trójki przed takich zawodników, którzy są dobrzy z tego względu, więc jakby na to inaczej troszkę patrzę. Anton Edwards nie trafił, Embiid zbiera. Jakiś wsad może? No niestety też ciężko. No musimy mieć jakąś sytuację, w której
Naprawdę jestem sam i nie ma nikogo blisko. I wtedy może mój zawodnik by zrobił coś ciekawego. Już mnie podwajają, naprawdę. Jak naprawdę masz tak zależy właśnie, że podwajają, to mnie troszeczkę szokuje, nie ukrywam. Kawaj, do Luki. Doncic. Oj, tutaj mi uciekł. Ja nie daję mu zdobywać punktów tak po prostu przez mecz, ja po prostu tak źle mi się broni z nim, no bo ciężko, prawda? Luka to jest zawsze gość, którego ciężko będzie bronić, alley-oop. I tak jest, kolejny alley-oop w naszym wykonaniu. Wydaje się, że tam ledwo co tą piłkę złapaliśmy, ale udało się. Z pół dystansu rzuca i nie trafia. Mamy naszą czwartą zbiórkę. Janis. Brunson. Jalen Brunson. Jalen Brunson. Ciężki finish. Embiid tam jest. Embiid. Embiid trafił. Dobra. Myślałem, że może za dużo jednak tam próbuje. Za bardzo chce zdobyć te punkty. Zamiast potencjalnie wycofać, ale to akurat i tak trafił. Kawhi, Janis tak bardzo Kawhi chce ten matchup, dziwne troszkę dla mnie, ukrywam. I Kawhi nie trafia. Piękny finish tego layupu w naszym wykonaniu. I to jest nasz 25 punkt w tym meczu. Luka, no nie dziwię się, że chce mnie w matchupie. Ale to jest blok i mam piłkę. Oj, kliknąłem trójkąt. Chciałem jak najszybciej tą piłkę wyrzucić na przednią krę. Chciałem po prostu jakoś zatrzymać ich szybko i to był mój błąd. To był mój błąd akurat. Nie proszę, właśnie tak szybko to wyrzucałem. Timeout. Biorą nasi rywale. U nas na parkiecie jest ze mną Janis, Embiid, Brown i Brunson. Podaję do Shea, który trafi. Ale jup. I nie. Aż Luka wyskoczył tam naprawdę fenomenalnie do tego. Zanim podaję do LeBrona, który spuduje. Naprawdę dla mnie szalone, że właśnie oni tak mnie często podwajają takie akcje, w takim meczu w ogóle. No, to będzie ciężki finish, ale właśnie dziwne było dla mnie, że Janis tak późno wyskoczył. Wydawało się, że może znacznie wcześniej wyskoczyć i wtedy bym mógł tą piłkę jeszcze złapać. Luka trafi, bo jest większy od Brunsona. 14 punkt Luki. Faul. Czemu mnie naprawdę nie przepuści? No nie wiem, jakby naprawdę mógł mnie przepuścić, że mógł coś spróbować, a tak to cały czas nie, cały czas po prostu nie. Tutaj trafiłem ponownie. Jeszcze 3 minuty mamy do końca tego meczu gwiazd, naszego pierwszego meczu gwiazd w karierze. Luka trójka i Luka trafia pod koniec tego spotkania. Jeszcze kolejną trójkę trafia. Czemu mi zwolnił? Naprawdę nie wiem, czemu mi zwolnił musi robić te layupy. Naprawdę chciałem, żeby on spróbował zrobić jakiś sad, bo ma tyle miejsca, żebym mógł to spróbować. Gdyby właśnie ten shot meter nie był taki, jaki jest, to bym próbował tutaj dużo więcej tych kontakt dunków. I tu mógłbym próbować kontakt dunka, no ale właśnie, no nie wiem. To po prostu wygląda okropnie.
Brunson za 3 punkty. Brunson nie trafia. LeBron za 3 punkty. Nie trafi tutaj LeBron. Jeszcze tą piłkę prawie zabrali. Piłka jest jeszcze nasza. 15 sekund mamy na tą akcję. Dobra, teraz możemy właśnie potencjalnie wejść. I to może być fajny jakiś wsad. Nie, to po prostu będzie jeden. Jedną, jakby jedną ręką wsad, po prostu basicowo. Niestety, niestety nic. Przejdę do Wembiego, który trafi za 2 punkty. Nie, spoduje tutaj akurat Wemby. Tyrese Haliburton. Haliburton z pół dystansu też się myli. Nie wiem, czy u nas każdy zawodnik zdobył punkty, czy nie, żebym zobaczył sobie. Z naszego zespołu Lillard jedynie zdobył, ale Lillarda nie ma na parkiecie, bo jakby Lillard był na parkiecie, to bym chciał mu zdobyć jeszcze te punkty, ale nie ma go niestety. Trzej. I to będą punkty dla niego. Haliburton za 3 punkty i Tyrese trafia. Luka. I ta piłka zabrana prawie. A jednak tak, to jest nasza piłka. Myślałem, że nie, ale to jest nasza piłka. My sobie usiądziemy jeszcze na ławce na koniec, więc to jest koniec naszego występu w pierwszym meczu gwiazd. Nie ukrywam, że tak już mówiłem, no... A nie, wejdę czy nie wejdę? Chyba wejdę za chwilę. Więc siadłem na chwilkę, tylko tak... No ale tak czy tak, no jakby, no nie jest to mecz gwiazd, który będę jakoś pamiętał super, bo... Ja mówię, no już wolę zagrać ten mecz sezonu zasadniczego, bo tam przynajmniej jakby wiem, jak to wygląda. Tutaj jakby niby to miał być mecz, który... No właśnie tutaj chciałem kontakt Danka. Niby to ma być mecz gwiazd, ale... To jest mecz jak sezonu zasadniczego, z tym, że tutaj nie gramy o nic, więc już wolę sobie zagrać mecz sezonu zasadniczego, gdzie mogę się starać, jakby gdzie się staram w pełni, żeby wygrać, bo tam o coś gramy. Więc no szkoda, że tak to tak wygląda mecz gwiazd w tych grach, ale niestety tak jest, no niestety. LeBron trafi, a to nic, bo Jokic sobie zgarnie kolejną ofensywną zbiórkę. Jeszcze jedna próba w sumie jakiegoś dunku możemy zrobić. A w sumie jeszcze, tak, wrzucimy sobie tego gold skilla, bo zapomniałem, że go w ogóle mam. Sam może pomóc, w sumie speed with ball, driving dunk możemy lepszy. I mamy, dobra, no przynajmniej tutaj udało się wytimingować to perfekcyjnie. To taki bardziej może nieefektowny, taki z siłą wsad, tak bym to bardziej nazwał, taki z siłą. No i to tyle, przegrywamy 110-96. Ale w tym meczu mnie nie interesuje wynik. Team West pewnie tak, patrz na to jak graj, ale... A mnie interesowało się, żeby coś tutaj więcej zrobić. No szkoda, że nie udało się nic więcej. Naprawdę nie było jakichś takich mega efektownych wsadów, ale ciężko było znaleźć sobie to miejsce, a żeby mieć jakiś efektowny wsad, no to trzeba troszkę tego miejsca. Jakby, no, posterizowanie innych zawodników nie jest proste na pewno, tym bardziej na tym shot meterze, dlatego ciężko było to robić. Nawet jakbym właśnie próbowałem jakby w wielu sytuacjach, gdy zawodnik był blisko mnie, to i tak nie mogłem zbytnio go posterizować, nawet bo mój zawodnik nie chciał, tylko tam odpalał się layupowy, taki bardziej wykończony layupem, więc jakby nawet jakbym chciał, to bym nie mógł tutaj za dużo spróbować nawet taki właśnie posterów. Luka jest All-Star Game MVP, już brawo dla niego, tyle mogę powiedzieć. Jeszcze zobaczymy tam jakąś nagrodę inną, czy co? Player of the Game chcieli jeszcze nam pokazać. Ale my możemy iść dalej, myślę. Zgarnęliśmy sobie za to, przynajmniej 1000 VC sobie zgarnęliśmy to. To zawsze coś. To jest najwięcej, co weźmiemy tam, naprawdę. Jedyne, co weźmiemy z tego meczu, to, że zgarnęliśmy sobie VC, że możemy zupgrade'ować zawodnika troszeczkę. A więc wracamy po All-Star Weekend do gry w sezonie zasadniczym. I pierwszy mecz będzie z Cleveland, tak to będzie wyglądało, więc pierwszy mecz z Cleveland.
Wiesz, z powrotem, no Cavaliers sobie radzą dość słabo w tym sezonie, jak mają rekord 20-34, czyli odwrotność tego, co w rzeczywistości. W rzeczywistości Cavaliers radzą sobie fenomenalnie, ale jak widzę, Donovan Mitchell jest kontuzjowany, kontuzja nogi i nie będzie go, więc to są duże wieści, no i też może nam to po części mówić, dlaczego oni tak sobie słabo radzą w tym sezonie, skoro Donovan mało te gra. A więc progression możemy sobie ten driving layup i driving dunk na pewno nie zupgrade'ujemy, ale driving layup sobie zupgrade'owaliśmy. No i to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!